Wracamy tu, gdzie skończyliśmy, niestety. W ostatnim nagraniu wyrzuciło nas z gry. Jesteśmy chyba przy tej bramie, ale ona jest zamknięta. Byłam przecież. Skąd? Nie wiem do końca, co ja tutaj muszę zrobić teraz. Something moved. There you are. Muszę się dostać tam. The sound of a gong will attract the guards. I need to be careful. Muszę to
to uderzyć i wejść na górę. Tak jest. Hey. No pięknie. We need to get out of here. Teraz, czy uda nam się jeszcze przesłuchać tego gościa jednego? Lestrade, I'm glad you're here. What's happened, Mr. Holmes? We've come from the abandoned St. Patrick's Abbey. I uncovered a gang of armed bandits there who did their best to kill me. Again? I'll send our best team to arrest them. Well, I doubt that you'll find anyone left, but if you hurry up, you might just find the spoils left over from their burglaries. I see. And I'd be very grateful if you could keep an eye on Mr. Wilde here. But Holmes! Tego na pewno trzeba pilnować. Please try to remember. Yeah, the slightest detail, etc. Well, apart from the smell of those bandits who kidnapped me, yeah, nothing special. And this Jeremiah was spending his time complaining about working for the fart. I think he heard that. Yeah, whatever. Jeremiah said that they should all wait till the fart was released. Makes no sense, right? Czyli wiemy, że pracował dla Rzutki. Please escort this suspect for interrogation. A good day to you, Percy the Dart Fleming. Huh. It's the Flopper. Flopper. You're aware of what happened at Baker Street the other night. I'd say I'm a little luckier than that. Well, I don't give a fig. What were you doing two nights ago around 1 a.m.? I was at the White Swan. The White Swan? The brothel that you own. That can't be counted as an alibi. What do I need an alibi for? Does the name Jeremiah ring any bells with you? It's the first time I've heard it. Jasne. Szyfrowane dane. You're an idiot. Be quiet. You said that you don't know a Jeremiah, but he appears in your notebook with your other debtors. Oh, Jeremiah. I remember him now. Obsuwam tutaj. He owes me a bit of money. How do you know him? Oh, he's always coming around, begging for odd jobs. But he just talks rubbish. He's off his head. Do you have any business with Jack the Hammer Cole? I have. He sometimes provides my business with goals. But he's stupid. A hot-headed clown. Yeah. I'd be worried about him if I were you. Yes? He told me what you did to his brother, and... well, let's just say he hates you. Zróbmy jego portret. Blizna, wojna gangów, bite w dzieciństwie. Wiemy już, że tutaj wojna gangów. Modny niezdrów. Ozdobne guziki, drogie, ekscentryczne ubrania.
Tatuaż więzienia Westgate, zwykły tatuaż. Wiele pierścieni ostentacyjne. Percy Fleming, znany również jako Rzutka, jest przywódcą gangu z Walworth i właścicielem kilku domów publicznych. Interesy Fleminga idą po jego myśli. To majętny człowiek. Fleming to modny, ekscentryczny człowiek, który bardzo o siebie dba. Blizna jego twarzy to pamiątka po wojnie gangu. Rzutka spędził 7 lat w więzieniu Westgate i wyszedł całkiem niedawno. No właśnie. Percy Fleming zeznał, że Jeremiah często błagał o jakieś zadania, by zarobić trochę grosza. Percy Fleming zeznał, że Jack Cole dostarcza mu dziewczyn. Is this gonna take long? Please escort this suspect for interrogation. Jeszcze będziemy chyba jego dopytywać. Związek z Percy. Tell me about the business that you have with Percy Fleming. What? I don't have any business with him. No? Oh. Oh, you supply girls to his institution. He's confessed. Well, he's a liar. Oi, why did you tell them I supply girls to your brothel? Eh? What are you talking about? Is this gonna take long? What's the reason for my arrest? This is an outrage. Dobra, spróbujemy połączyć jakieś tutaj fakty. Długi. Jeremiah wymienił Percy'emu Framingowi sporą sumę pieniędzy. Ale Percy nie chciał się przyznać do żadnych powiązań z Jeremiahem. Orson zarobił Jeremiah, gdy Holmes przybył do klasztoru. Orson i Jeremiah byli w klasztorze. Orson celowo zabił Jeremiah, gdy zobaczył Sherlocka. Orson bał się swoje życie. Myślę, że chyba jednak się bało swoje życie. Co dalej? Groźby. Rzutka groził, że zabierze siostrę. Tak jest. Istnieje możliwość, iż Percy Rzutka, Fleming, użył Jeremiah do mokrej roboty z jego długów. Fleming nie potrzebuje już jego pieniędzy. Jeremiah zmienił Percy'emu Fleming'owi sporą sumę pieniędzy. Tak jest właśnie powód szantażu. No właśnie. Co tutaj zaznaczyć? Jeremiah zwinie Percy'emu sporą sumę pieniędzy. Myślę, że chyba ten jednak go użył. Orson zeznał, że Jeremiah mówił o pracy dla Percy'ego Rzutki właśnie. Znanie Orsona, jakoby Jeremiah pracował dla Percy'ego Rzutki Fleminga, wydaje się być godne zaufania. Orson kłamie o Rzutce, zeznał, że Jeremiah pracuje dla Percy'ego Rzutki Fleminga, by zaprowadzić nas na błędny tor.
Percy Fleming jest winny. Percy Rzutka Fleming odpowiada za zamach za życia od Holmesa. Chciał się zemścić po 7 latach spędzonych w więzieniu, powstały z tego tytułu problemów finansowych. Jeremiah to jego wspólnik. Percy Fleming zmusi Jeremiah, by ten wykonał jego brudną robotę i zagroził, że wyśle siostrę Jeremiah do domu publicznego. Percy Rzutka Fleming zasługuje na ciężki wyrok. Jeremiah sam zaproponował Percyemu Flemingowi, że zabije Sherlocka. Holmesa Jeremiah zagrał na ego Percy'ego, by anulować swój dług. Percy Fleming został zmanipulowany i nie powinien iść do więzienia. Na pewno byli w zmowie, ale... Może namówił tego Jeremiah, że zabije Holmesa. Może ten się zgodził. Percy Fleming, you were charged with conspiracy to murder. What? Only this crime wasn't your initiative, it was Jeremiah Thorne's. But still, I... He reminded you of the old grudge and he persuaded you to kill me in exchange for the debt you held with him. And you agreed. He forced Given me. Given these facts, you can walk free. That's right. He was the mastermind. He was the one in charge. Just leave. Pan Fleming jest niewinny. Znaleziono wskazówki 20. Jeremiah był inicjatorem zamachu na życie Sherlocka Holmesa. Zmanipulował Percy'ego Fleminga, bo oczyści się z długu. Percy Fleming jest ofiarą i właśnie dlatego postanowisz puścić go wolno. Tak zadecydowałem i tak zostanie, także następną sprawę mamy rozwiązaną. Następna to reakcja łańcuchowa. Ale to już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć.